Dzień dobry. I teraz, proszę Państwa, wielki telemost Warszawa-Wołomin, czyli studio RMF, z którego się kłaniam, a mój gość jest w swoim biurze parlamentarnym w Wołominie, Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Kłaniam się panu nisko. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. To chyba przykre, że wiceszefowa sztabu Roberta Biedronia opuściła go dla Szymona Hołowni, opuściła też klub Lewicy. Serce krwawi, ale rozum się cieszy. Kiedy popatrzymy na to, co się wydarzyło, no to rzeczywiście jest tak. Cieszy się pan, że pan ma mniej posłów? To dość ciekawe. Cieszę się, że to się stało teraz. To znaczy, jeżeli miałbym wybierać jako już trochę doświadczony polityk, kiedy posłowie lepiej, że odchodzą i zmieniają barwy polityczne, to lepiej, że to dzieje się na początku kadencji niż w końcu. A serce płacze, no to dlatego, że posłanka, która startowała z list Lewicy, no umiejętnie i mądrze byłoby być z tą Lewicą, a nie zmieniać barwy polityczne. Więc ten medal ma dwie strony i o nich powiedziałem. A ma pan pretensje do Szymona Hołowni, że wybiera wam posłów? Tomasz Trela, poseł Lewicy z Łodzi, twierdzi, że to kłusownik. Ani nie będziemy szukali wrogów na opozycji, ani nie będziemy mówili, że z nikim nie będziemy współpracowali. Bo i w Platformie, i w PSL-u mamy przyjaciół. Ruchy, jakie będą powstawały Trzaskowskiego czy Hołowni, nam nie przeszkadzają. Ale pan Szymon Hołownia, bo o nim mowa, no wielokrotnie podkreślał, że chce robić inną politykę. Politykę, która jest z dala od tej partyjnej, takiej politycznej, sejmowej, będzie budował nową partię. I jeżeli zaczyna od przejmowania innych posłów, no to dokładnie robi to, co robią inni politycy. A tak naprawdę to spodziewał się pan czegoś innego? Nie, ale po co opowiadać takie banialuki? Po co opowiadać takie banialuki? Ściemniać się w głowach. Ja nie, błagam pana, politycy są od tego, żeby opowiadać banialuki, a my od tego, żeby udawać, że wam w to wierzymy, no. Ale jesteśmy też od tego, żeby obnażać, jeżeli ktoś próbuje robić na swojej czystości politycznej karierę, to, że jest tak samo ubrudzony politycznie jak każdy inny. Więc jestem tutaj też u pana w studiu o tym, żeby powiedzieć. Szymon Hołownia, to jest taki sam polityk jak każdy inny i jego czyste ręce są tak samo czyste jak każdego innego polityka. No dobrze, to mamy już pańską opinię o Szymonie Hołowni za sobą. To porozmawiamy o tym, jak ciężko pracuje Lewica. Wie pan, jak sobie pomyślę, to całkiem sporo osób na was głosowało w wyborach w 2019 roku, prawda? Ponad 2 miliony głosów, 2 miliony 200 tysięcy głosujących. Tak, 2 miliony ludzi. I teraz oni szli z takim, głosując na Lewicy, z takim przekonaniem, że oto Lewica weźmie się ciężko do roboty, bo to żeście zapowiadali. Ja mam przed sobą, pan tego nie widzi, musi mi pan uwierzyć na słowo. Ja mam przed sobą, proszę pana, takie dwie kartki z takim pięknym logo Lewica i to jest, proszę pana, spis, a nawet kalendarium, spis 37 projektów ustaw, które będziecie zgłaszać. No od października do grudnia 2019 roku, 19 podkreślam, ubiegłego, mieliście złożyć 8 projektów ustaw i tak dalej, i tak dalej. Tu jest wszystko. Od leków po 5 zł, po likwidację PFN-u i IPN-u. Zresztą likwidować to wy chcecie akurat wszystko, jak leci. Macie tam, ale sekundkę. I teraz, proszę pana, bo myśmy policzyli z tych 37, no, jeżeli policzyć wasze wspólne inicjatywy opozycji, 5. Podkreślam, 5. Z czego 4 projekty ustaw. Nieprawda, panie redaktorze. Nie, przepraszam bardzo. Wie pan, ja wszystko zrozumiem, ale nie zarzucanie mi kłamstwa. Myśmy to policzyli na 37 obiecanych projektów ustaw w tym pakiecie Lewica razem z przyległościami, czyli zresztą opozycji, zgłosiła 4 projekty ustaw oraz 1 wniosek o odwołanie i no, jako uchwałę. Nie, panie redaktorze, ja mam listę przed sobą, bo się przygotowałem, żeby pan redaktor przypadkiem nie nagiął prawdy, albo mógł być wprowadzony w błąd, bo też tak mogło być. Złożyliśmy 44 projekty ustaw i opowiem panu, jakie to są projekty, jeżeli pan pozwoli, bo to nie jest tak, że możemy sobie powiedzieć, że nie składamy ustaw. Pierwsze ustawy składaliśmy po 2-3 dniach od rozpoczęcia nowej kadencji Sejmu, czyli składaliśmy 15 listopada. Wielce szanowny panie pośle, ja pamiętam pańską wizytę w studiu, pan był moim gościem na samym początku kadencji, pan obiecywał wtedy, że pierwszą waszą ustawą będzie ustawa o związku, będzie ustawa o związkach partnerskich. I wie pan, kiedy tę ustawę złożyliście? Ale złożyliśmy w kampanii. Ale wie pan kiedy? W czerwcu, proszę pana. Tak. Mówił pan, ale że to będzie na pierwszym posiedzeniu Sejmu. I tak panie, właśnie tak, wygląda... Jeżeli pan pozwoli, bo nie mogę odpowiedzieć o kilku rzeczach. Złożyliśmy 44 projekty ustaw dotyczące i spraw światopoglądowych, i spraw gospodarczych, i społecznych. Nie, mogliście się podpisywać, przepraszam. Mogliście się podpisywać.
Nie, panie pośle, mogliście się podpisywać pod różnymi projektami nie, ustaw. Nie, nasze projekty ustaw. 44, co, tak? Tak, mam je z ustaw i uchwał 44. Ale zaraz, zaraz. Ustaw i... czy uchwał? Bo to jest bardzo ważna... Nie, przepraszam, bo uchwała, panie pośle... 6 ustaw, 6 uchwał, czyli 38 projektów ustaw. 38 projektów ustaw i 6 uchwał, bo mam je wszystkie przed sobą. I to dotyczą polityki klimatycznej, dotyczą zdrowia, dotyczą pakietu pracowniczego, dotyczą podniesienia płacy minimalnej. To są ustawy, które dotyczą służb mundurowych, likwidacji CBA. Dobrze, proszę pana, ale bardzo pana przepraszam. To jest to. To może ja, jeżeli chce pan konkretnie, to porozmawiajmy konkretnie. Mam przed sobą tę listę i tak. Leki po 5 zł. Złożyliście ten projekt ustaw? Tak, złożyliśmy ustawę o świadczeniach zdrowotnych i tam jest zmiana przepisów o tym, i to jest jedyna. Leki, ale niech pan pozwoli dokończyć. Wszystkie leki na receptę powinny być o 5 zł. Złożyliśmy ją w kampanii wyborczej. Jeżeli się nie mylę, to maj. Mogę panu przysłać Program Milion Mieszkań. Tej ustawy nie ma. Nie, jest program. Nie, jest ustawa o emeryturze. Nie, przepraszam, nie ma tego. Jest, proszę pana, program likwidacji, ustawa o likwidacji IPN-u, ustawa o likwidacji Polskiego Funduszu Narodowego. Nie ma. Złożyliście tylko wniosek. Nieprawda to jest, dlatego że ustawa o IPN-ie została przygotowana i została wysłana do konsultacji społecznych. Ale zaraz, po to, żebyś, ale złożona do konsultacji społecznych, proszę pana. Tak, to jest dlatego, tak, że nie, IPN, to nie, ustawa jest, proszę pana, wtedy. Panie pośle, pan jest, którą kadencję jest pan posłem? Proszę przypomnieć. Pierwszą. Właśnie, to ja panu pozwoli pan, jako nieco starszy wiekiem i no, przyglądający się temu dłużej, powiem tak, ustawa jest wtedy w Sejmie, kiedy się składa, pozwoli, że dokończę, kiedy składa się z posłami. Nie złożyliście tych, może je napisaliście, ale ich nie złożyliście. Nie, złożyliśmy do laski marszałkowskiej, nawet niektóre nie mają druków na dane sejmowych, tak jak równość małżeńska, bo pani marszałek uznała, że nie będzie notowała im numeru, dlatego że nie chce nawet ich, żeby były widoczne na stronie sejmowej. Nie, ale ja, ale marszałek Sejmu nie ma... programie cały spis, na maila panu wyślę, żeby pan rektor się więcej dobrze w tej sprawie nie mylił. Za dobrze w programie to wyślę. Dobrze, panie pośle, jeśli rzeczywiście złożyliście i tego nie odnotowaliście na swoich stronach, to chylę czoła. 5 minut po zakończeniu naszej rozmowy dostaje pan mega z wszystkich ustaw. Nie ma pan takiego poczucia, że jak patrzymy na to, co powinna robić lewica w Polsce? Co powinna robić? Podnosić pensję minimalną, walczyć z bezrobociem, rozwijać wielkie inwestycje państwowe, prawda? Walczyć o prawa zwierząt. To my mamy silną lewicę w Polsce. Wszystko to robi Prawo i Sprawiedliwość. No ustawa o ochronie zwierząt, złożył kto? Ten okropny Kaczafi, którym straszycie swoje dzieci, a nie lewica. A nie, to jest nie znowu nieprawda. Dlatego, no nie, no błagam pana. Projekt, ale dlaczego pan... powiedzieć. To lewica złożyła projekt ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt. Tak. Między innymi, no tak, po to, żeby nie było afery futrzarskich, po to, żebyśmy mogli dokończyć sprawy tego, żeby cyrk, nie, żeby występy w cyrku zwierząt były zakazane i żeby miasta ich nie wpuszczały. To zresztą pierwsi lewicowi prezydenci robili, nadawali ton tej dyskusji. I dzisiaj my mówimy, że lewica tego nie robi. Przypominam, punkt drugi programu lewicy, podpunkt drugi. Tam jest dokładnie opisana sprawa... Panie pośle, dobrze. RMF24.pl, interia.pl, słuchaczy, serdecznie zapraszam. Słuchaczom radia, dziękuję. Kłaniam się nisko słuchaczom radia. Panie pośle, dobrze, to wie pan, to tak konkretnie, to wy poprzecie projekt PiS-u w sprawie ochrony zwierząt, czy nie? Jeżeli będziemy nad nim pracowali tak, jak pracujemy, nie będzie żadnych wrzutek, które okażą się nieskuteczne dla ochrony zwierząt, to poprzemy. No dobrze, ale zna pan projekt ustawy PiS-u? Tak, dlatego chciałem panu powiedzieć. Ja mówię o tym projekcie, nie mówię o jakimś zmienionym, innym i tak dalej. Tak, jeżeli będzie w tej formie, która jest teraz, to poprzemy. Czyli lewica poprze PiS w sprawie ochrony zwierzęta. Tak. Wczoraj na klubie przeprowadziliśmy w tej sprawie dyskusję. Rozmawialiśmy z jednej strony o tym, jak wygląda dzisiaj sytuacja na rynku, bo przecież to są ludzkie miejsca pracy też, i o rekompensatach, które można było przedsiębiorcom przekazać za utracone wpływy, bo oni też z czegoś muszą żyć. A z drugiej strony dla nas w programie kluczowe jest, żeby zwierzęta były chronione, żeby i Rzecznik Praw Zwierząt był, ale żeby była też taka komunikacja, która pozwoli wszystkim obrońcom praw zwierząt wiedzieć, że lewica stoi no dobrze, dobrze, stronie, dobrze, Rzecznik, wie pan, dobrze, najważniejsza deklaracja w tej sprawie jest jedna, lewica poprze projekt Prawa i Sprawiedliwości o ochronie zwierząt. Ja mam do pana jeszcze jedno pytanie.
Słyszał pan wczorajszy, czytał pan może wczorajszy wywiad Roberta Biedronia dla Reutera? Między innymi jego słowa o LGBT? Nie, nie czytałem. To ja panu przeczytam. Prezydent Andrzej Duda odczłowiecza osoby LGBT. Pamiętam z podręczników, że przed II wojną światową odczłowieczani byli Żydzi. Przypomina mi to tamte czasy. Panie pośle, ja rozumiem, że Robert Biedroń jest fatalnie wykształconym człowiekiem. To akurat prawda, Robert Biedroń jako absolwent politologii nie wiedział, czym jest na przykład prezydium Sejmu. Ja rozumiem, że on nie miał czasu na czytanie książek. Ja rozumiem, że nie za wiele od tego czasu nadrobił. Niemniej jednak, znaczy i jeszcze jedno, krytykowanie Andrzeja Dudy i PiSu, proszę bardzo, niech sobie robi co chce, ale naprawdę przywoływanie teraz kontekstu prześladowanych Żydów przed wojną, odczłowieczanych w III Rzeszy i porównywanie gejów do nich jest czymś po prostu horrendalnym, jest czymś obrzydliwym, powiem wprost. Jak można mówić takie rzeczy? Czy pana zdaniem w tej chwili wyrzuca się gejów z mieszkań, pali się książki ich na ulicach, wtrąca się gejów do obozów koncentracyjnych? Tworzy się getta? To wszystko było przed wybuchem II wojny światowej. Też, żebym mógł coś powiedzieć, kilka zdań, to po pierwsze, Biedroń jest dobrze wykształcony. Fatalnie, proszę pana, fatalnie niestety. Mamy inną ocenę tego. Po drugie, niewiele czytaj dobrze wie, że rozpoczynanie takich wewnętrznych wojen światopoglądowych, które dzisiaj toczą się przez to, że władza wprowadza na agendę tematy braku równości, czy opowiada okropne rzeczy o ludziach, którzy są nieheteronormatywni, to jest niemądre. Nie, zaraz. Sekunda. Panie pośle, można się z czymś nie zgadzać, można mówić, że to jest niemądre, tak jak pan to przed chwilą powiedział. I ja w ogóle nie... Ja bym się zdziwił, gdybyście popierali Andrzeja Dudę w tej sprawie. Nie jestem, o tym mówimy. Ale panie rektorze, mówimy... pan dużo powiedział, a chciałbym odpowiedzieć na to. Chociaż nie odpowiada dłużej. Pan na ten temat. No nie zacząłem nawet, no bo pan rektor po 10 sekundach czy po 5 minutach. Dobrze, bardzo proszę. Proszę odpowiedzieć mi na pytanie, czy porównywanie sytuacji gejów w Polsce dzisiaj do sytuacji Żydów w III Rzeszy przed wybuchem wojny jest pana zdaniem właściwe i moralnie usprawiedliwione? Dzieją się w Polsce rzeczy, które usprawiedliwiają mówienie, że ludzie, którzy są gejami, lesbijkami są odczłowieczani. Dlatego, że mieszkają w miastach czy miasteczkach, które wprowadzają karty przeciw LGBT, którzy wprowadzają pojęcie jakiejś ideologii LGBT. Mówi to pan prezydent, mówi to pan premier Kaczyński. Wprowadza się taki dystans społeczny, który ma powodować, że ludzie, którzy... Nie, ale sekundę, pan nie odpowiada na pytanie, które panu zadałem. Ja rozumiem, że chętnie pan wygłosi swoje exposé. Pytam pana, czy porównywanie sytuacji gejów w Polsce, lesbijek oraz wszystkich osób z tej społeczności do sytuacji Żydów w III Rzeszy, prześladowanych, wtrącanych do więzień... Panie rektorze, tylko pan opowiada, a nie dał panu odpowiedzieć. Czy pan odpowie na to pytanie? Tak, odpowiedziałem. Proszę. Na to pytanie. Rozpoczyna się w Polsce proces, który w prosty sposób ma prowadzić do odczłowieczania. Ja się z tym zgadzam. Ma prowadzić do odczłowieczania kogoś, kto ma inną tożsamość płciową. Ja się z tym nie zgadzam. Czy to jest tożsame z sytuacją Żydów przed wojną? Ale to z tego, co pan cytował, był pokazany pewien schemat myślenia. Nie, pan pozwoli, że ja to zacytuję raz jeszcze. Gdzieś jest miejsce. Prezydent Andrzej Duda odczłowiecza osobę LGBT. Pamiętam z podręczników, to pamięta z podręczników Robert Biedroń, cytuję, pamiętam z podręczników, że przed II wojną światową odczłowieczani byli Żydzi. Przypomina mi to tamte czasy. No przypomina, dlatego że jak popatrzymy sobie na to, jak dzisiaj... Ja opowiem panu sytuację... Nie, panie pośle, pan pozwoli, że... Nie, proszę się nie gniewać. Ja nie będę kontynuował rozmowy w ten sposób, dlatego że są rzeczy ważne i ważniejsze. Możecie mówić, co chcecie o swoich przeciwnikach politycznych i ja na to się absolutnie zgadzam, ale sytuacja, w której ktoś banalizuje... Prawdziwe zbrodnie, prawdziwy holokaust jest dla mnie absolutnie... odpowiedzieć, no bo tak się nie da prowadzić rozmowy. Ma pan rację, nie da się w ten sposób prowadzić rozmowy. Bo chciałbym odpowiedzieć na te zarzuty, a pan mówi 40 sekund, a ja 5. No to jak to mamy to poskładać, żebym ja mógł coś powiedzieć więcej?
z chęcią odpowiem na ten temat. Nie, nie, pan, ale pan nie odpowiada na bardzo proste pytanie. Pan mówi o tym, że Żydzi się w Polsce, że Żydzi, że geje w Polsce mają, są prześladowani, są odczłowieczani. To jest pańska opinia i ja się z tą opinią mogę zgodzić lub nie, ale my nie o tym rozmawiamy, panie pośle. Rozmawiamy o tym, że w Polsce zaczęło się prześladowanie ludzi, którzy mają inną tożsamość. Nie, panie pośle, rozmawiamy o słowach Roberta Biedronia, który zrównuje to z sytuacją Żydów. Żydów w III Rzeszy. Ale jeśli pan... się zaczynała historia Żydów? No, chce pan powiedzieć, że nagle jednego dnia mieliśmy sytuację, w której wyszli SS-mani, czy wyszły jakieś związki niemieckie i zaczęły tłuc Żydów? Nie, to było systemowo, przez lata. Od 1933 roku, jak Niemcy, jak Hitler doszedł do władzy, stało się to pewnym standardem. Z roku nie, na pan rok... Wybaczy, ale nie, pan wybaczy, ale... Pan wybaczy, nie będę... Nie będę prowadził rozmowy dalej w ten sposób. To znaczy, naprawdę są jakieś granice i uważam, że te granice przez Roberta Biedronia, a w tej chwili również przez pana, jeśli pan to usprawiedliwia, zostały przekroczone. I to nie jest granica polemiki politycznej, bo to może pan sobie prowadzić najostrzej, jak pan chce. Natomiast to, co wy robicie, jest... Znaczy, ja panu powiem tak. Moim serdecznym przyjacielem jest Szewach Weiss. Niech pan pójdzie do Szewacha i mu powie, że geje są prześladowani tak jak... Ale Żydzi i że to wszystko prowadzi do takiej sytuacji. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Nikt takiego czegoś nie kłaniam się nisko. Do widzenia. Do widzenia.